Gmina Nowy Doninów kolejną gminą, która jest przeciwko podziałowi Mazowsza. Na ostatniej sesji radni jednogłośnie zagłosowali za zachowaniem integralności województwa. Dla nas to jest ważny temat, podział Mazowsza, który się pojawił ze względów przede wszystkim gospodarczych, bo podział Mazowsza wprowadzi wielką biedę dla tych gmin, które są poza obwarzankiem warszawskim. Dlatego też radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie zaniechania prac nad podziałem województwa mazowieckiego. Na wrześniowej sesji radni rozmawiali również o budżecie gminy. Mijający rok to trudny czas, przede wszystkim w związku z pandemią. Jednak jak zapewnia wójt, gmina radzi sobie dobrze. W 47% wykonaliśmy dochody i wydatki też na tym poziomie się znajdują. Także mimo pandemii budżet został prawie że wykonany z upływem czasu, bo za pierwsze półrocze jest analiza wykonania budżetu i nie widzę zagrożenia realizacji budżetu w cyklu całorocznym. Dużą część obrad radni poświęcili gospodarce odpadami komunalnymi. Tu na mieszkańców czekają zmiany i to znaczne, zaznacza przewodniczący Rady Gminy. W regulaminie na przykład zostało zapisane, że w miesiącach letnich będzie firma odbierała dwa razy w miesiącu śmieci od naszych mieszkańców. Jest to po prostu wymysł ustawodawcy. My innych zapisów nie mogliśmy wprowadzić, musieliśmy na to się zgodzić, co w naszym mniemaniu, w naszej ocenie na pewno wpłynie na wysokość ceny za odbiór śmieci od mieszkańców. Ponadto radni między innymi przyjęli uchwałę dotyczącą programu ochrony środowiska dla gminy do 2025 roku z perspektywą do 2029, czy dotyczącą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Starym Doninowie. Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść? Nie tym razem. Warsztaty kulinarne zorganizowane przez GOK cieszyły się dużą popularnością. Babcie gotowały wspólnie z wnukami. Julia z babcią gotuje od dawna, a takie warsztaty to dobra zabawa. Lubi gotować, lubi rządzić nawet w kuchni, nie tylko. No i samodzielnie. Coś nowego usłyszałyśmy, że będziemy robiły ten kłycz. Co to jest? Nigdy nie słyszałyśmy nawet o takim czymś, więc w naszej kuchni coś nowego. Duży udział w powstaniu tego dania miała Julka. Pomidory pokroić, ser zetrzeć, serwetę, jogurt i mozzarella. Wiktoria na warsztaty przyszła, by miło spędzić czas i jak przyznaje, nie sądziła, że przepadnie jej w udziale pieczenie brownie z buraka. Częściej pomagam, ale w kuchni się znajduję. Z mamą pomagam. Warsztaty odbyły się w ramach projektu Więź międzypokoleniowa jako kierunek profilaktyki uzależnień. Jest to projekt, który ma na celu poszerzać więzi rodzinne i dzięki temu jakby profilaktycznie kreować zdrowy styl życia, zapobiegać uzależnieniom. W ramach projektu odbyło się również spotkanie z psychologiem. Głównym tematem był zdrowy styl życia. Realizatorem projektu było Akademickie Stowarzyszenie Ambitni w Działaniu z Płocka wraz z gminą Nowy Doninów. Projekt sfinansowano ze środków samorządu mazowieckiego. Już po raz trzeci odbył się mazowiecki festyn Zdrowy i Aktywny Senior. Do Soczewki przyjechało prawie 500 seniorów z północnego Mazowsza. To impreza, która na stałe wpisała się w nasz kalendarz imprez, mówi wójt gminy. Jest to wydarzenie o charakterze rekreacyjno-sportowo wypoczynkowym. Fajnie, bo organizator przygotował ciekawe zadania dla seniorów. Jest tutaj też element lekkiej rywalizacji, ale nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zadbać o zdrowie na sportowo. Atrakcji i dobrej zabawy nie brakowało. Każdy mógł spróbować swoich sił w różnych konkurencjach. Od darta zaczynając poprzez strzelanie z broni pneumatycznej, biegi czy ergo wiosła. Taka no, rozrywka. Przyjemność. Tak się spotkamy się ze znajomymi mimo tego koronawirusa, ale jakoś tam się poznaliśmy. Przede wszystkim ruch, tak? Czujemy się lżejszy o wiele. No i
sprawdzamy swoją sprawność fizyczną, tak? Więc i docenione. I jesteśmy docenione. Co wywalczymy, co zrobimy, to jesteśmy docenione. Miło do domu jest wracać z pucharami, z medalami, tak? Medalami, mamy już ich troszkę. Ci z seniorów, którzy niezbyt dobrze czuli się w zmaganiach sportowych, mogli potańczyć. Była też strefa gastronomiczna, w której królował grill. Wybraliśmy soczewkę dlatego, że leży po pierwsze na północnym Mazowszu. Zastanawialiśmy się, jaką miejscowość wybrać. Padło na soczewkę, że przede wszystkim warunki, które tutaj są, ze względu na to boisko, na miejsce, no i ładne położenie nad jeziorem, można się przejść na spacerek. Wybraliśmy właśnie soczewkę, no i dzięki tutaj uprzejmości wójta już po raz trzeci robimy imprezę. Mam nadzieję, że dalej będzie kontynuowana. Imprezę zorganizowało Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Chomiczówka wspólnie z gminą Nowy Duninów. Urokliwe tereny soczewki przyciągnęły kilkudziesięciu sympatyków biegania. To właśnie z myślą o nich odbył się bieg soczewka. W tym roku była to już jego 40. edycja. Przygotowano trasę dla dzieci, był Nordic Walking. W tym roku przygotowano również dwie dłuższe trasy na ponad 5 i 11 kilometrów. Imprezę zorganizował TKKF Płock.